Czy Jacek C. brał łapówki będąc starostą? Jacek C., przebywający w areszcie burmistrz Boguszowa-Gorz, ma nowe zarzuty. Okazuje się, że jest podejrzany nie tylko o korupcję jako burmistrz, ale też jako starosta. W czasie, gdy Jacek C. był starostą, miał przyjąć łapówkę. Sprawa dotyczy zatrzymanego prawa jazdy. Przypomnijmy, że burmistrzowi Boguszowa-Gorz Jackowi C. trzeci raz przedłużono areszt. Spędzi w nim kolejne 3 miesiące. Prokuratura postawiła burmistrzowi zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 70 tysięcy złotych i wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 4 milionów złotych w gminie Boguszów-Gorce. Prokuratura bada też sprawę korupcji wyborczej podczas wyborów burmistrza Boguszowa-Gorca. Filmowcy interesują się budynkiem dawnego aresztu przy ulicy Słowackiego w Wałbrzychu. Lada dzień rozpoczną się zdjęcia do mniejszej produkcji, ale inna ekipa już teraz rozważa nakręcenie tam filmu dokumentalnego. Choć budynek nie pełni już funkcji aresztu, to nadal wygląda tak, jakby czas się w nim zatrzymał. Zanim znajdzie się nowy właściciel i ewentualnie wyremontuje obiekt, obecny wygląd wzbudza zainteresowanie ekip filmowych. Pokazy, warsztaty czytania, wystawy, a przede wszystkim 7 świeżych spektakli konkursowych teatrów z całej Polski. Wielkimi krokami zbliża się 4. edycja Festiwalu Młodych Prapremier, który co 2 lata odbywa się w Wałbrzychu. Festiwal Małych Prapremier to jedyny na teatralnej mapie Polski festiwal prezentujący wyłącznie prapremierowe spektakle dla dzieci i młodzieży. To niepowtarzalna okazja, by w jednym miejscu zobaczyć najciekawsze nowości lub zapoznać się podczas czytań z tekstami, które dopiero mają szansę podbić polskie sceny. Drodzy Państwo, zbliża się 9. edycja festiwalu Homasza Kieślowski. Tradycyjnie właśnie od 9 lat zjadą się do Sokołowska artyści właśnie związani z Krzysztofem Kieślowskim, jak również młodsi artyści już innych pokoleń. Będziemy mieli do dyspozycji temat wiodący w tym roku czerwony, ale całość będzie właśnie wokół czerwonego skomponowana, czyli przeróżne filmy w jakimś sensie nawiązujące albo w opozycji do problemów poruszanych w czerwonym.